Jesteśmy w czasie wielu wyzwań i mam nadzieję, że przez te kolejne też przejdziemy razem, tak jak te wszystkie dotychczasowe, jako i edukacja, nauczyciele, dyrektorzy, pracownicy administracyjni, o których przecież nie możemy zapominać i pewnie nie zapomnimy od 1 stycznia, bo taka jest potrzeba, ale też Państwo tworzycie wspólnotę tego miasta od lat. Macie istotny wkład w tworzenie tego, co staramy się ja jako prezydent zrobić w tym mieście, było to miasto otwarte, tolerancyjne, myślące o innych, myślące o słabszych, nie denerwujące się, że ktoś myśli inaczej. Społeczeństwo ludzi potrafiących ze sobą rozmawiać na każdy temat z szacunkiem. Wiemy, że takie podejście może być dzisiaj trudne, ale tym bardziej za to dziękuję, bo to przez lata, przez wasze ręce przeszli mieszkańcy tego miasta, którzy dzisiaj moim zdaniem taką postawę prezentują i to jest równie istotne jak wiedza, którą pozyskują. I mam nadzieję i liczę na Państwa, że dalej tak będzie. Przed nami kolejne wyzwania. Jak będziemy się trzymać razem i myśleć o sobie życzliwie, to na pewno to przetrwamy, chociaż nie będzie łatwo. Życzę wam na ten kolejny rok wszystkiego dobrego.